Cześć, z tej strony Bazoga, to kolejny odcinek Gałkologii. Dzisiaj testujemy kolejnego Blade'a, również Stratocaster, tylko w układzie HSS, troszkę lepszy model, coś pomiędzy Texas Pro a RH4, który był testowany pół roku temu. Panie i panowie, przed państwem Blade RH2. Zanim jednak przejdę do opisu gitary, zapraszam do sekcji komentarzy. Dzięki za waszą aktywność, gitary w dłoń i zaczynamy! Blade RH2 to bardzo uniwersalny Stratocaster. Swoją paletą brzmień na pewno zawstydziłby niejednego Fendera, a przy tym jest świetnie wykonany i zdecydowanie bardziej wygodny niż klasyczny Stratocaster. Testowana gitara została wykonana z jesionu bagiennego, mówię tutaj o korpusie, w wykończeniu Misty Violet. Mamy tutaj klonowy gryf z palisandrową podstrunnicą, na której mieszczą się 22 progi i niewielkie markery w kształcie kropek. Na główce widnieje logo Blade'a i 6 blokowanych kluczy. Kierując się w stronę korpusu, mamy tutaj 3 przetworniki, 2 single custom VS1 i jeden humbucker oznaczony LH55. Mostek to konstrukcja tremolo oznaczona przez producenta Chrome FT3. Podobnie jak u starszego brata, czyli RH4, RH2 posiada układ aktywny, który pozwala na podbicie środkowych bądź górnych i dolnych częstotliwości. Podbicie realizujemy małym trójpozycyjnym przełącznikiem, a regulujemy zakres z tyłu korpusu za pomocą 3 niewielkich trimpotów. Jeśli jeszcze komuś byłoby mało możliwości brzmieniowych, za pomocą gałki Tone jesteście w stanie rozłączyć cewki w humbuckerze. Gitara jest bardzo lekka, wygodna, świetnie leży w dłoni. Ponadto znajdziemy tu kilka ciekawych rozwiązań, czyli łatwy dostęp do pręta regulującego i możliwość regulacji napięcia 2 najcieńszych strun. W mojej skromnej opinii, jeśli potrzebujecie uniwersalnego Stratocastera, to nie znajdziecie nic lepszego niż Blade'y. RH4 to jest maszyna do wszystkiego, wykonana na najwyższym poziomie, pięknie wyglądająca. Natomiast RH2 nie jest taki ładny i nie posiada tylu innowacyjnych patentów, ale zamysł tworzenia był na pewno ten sam. Jak najwięcej możliwości, pełna uniwersalność. Przejdźmy teraz do opisu testu. Do testu użyłem wzmacniacza Joyo Beale Street, kolumny 2x12 na V30, dwóch mikrofonów, dynamicznego Prodip TT1 i pojemnościowego Rode NT1A. W czasie kręcenia partii przesterowanych wykorzystałem Bass Drive, czyli kopię, wariacje na temat Maxon OD808. Do efektów przestrzennych i modulacji użyłem maszyny Ayana Ridera, żarówkowy Univibe plus Cave Dweller oraz cyfrowy pogłos Hall of Fame Mini od TC Electronic. Miłego słuchania! Thank you.
Thank you.
I to by było na tyle. Napiszcie mi, co sądzicie o Blade'zie, czy rzeczywiście według Was też jest to dobra alternatywa dla Fendera. Według mnie gitary są mega uniwersalne, przyjemne do grania i pozwalają osiągnąć naprawdę szerokie spektrum brzmieniowe, szczególnie w połączeniu z układem aktywnym. Z mojej strony to wszystko. Odwiedźcie grupę facebookową, Instagrama, fanpage, profil Patronite, jeśli chcecie mnie bezpośrednio wesprzeć. No i co, widzimy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się ciepło, cześć!